Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym chciałbym zwrócić Państwa uwagę na rzecz prozaiczną, ale bardzo oczywistą i bardzo ważną, mianowicie o profilaktykę. Wiadomo jest, że znacznie łatwiej jest zapobiegać wielu schorzeniom niż leczyć je, zwłaszcza na zaawansowanych etapach. Dlatego każda z Was, drogie pacjentki, powinna przynajmniej raz do roku odwiedzić gabinet ginekologiczny, aby wykonać podstawowe 3 badania. Pierwszym z nich jest pobranie wymazu z szyjki macicy, czyli tzw. cytologii ginekologicznej, podczas której można wykryć wczesne stadia prowadzące do groźnego nowotworu, jakim jest rak szyjki macicy. Wykrycie choroby na wczesnym stadium umożliwia całkowite wyleczenie oraz wdrożenie leczenia, które nie jest leczeniem oszpecającym czy całkowicie zaburzającym jakość życia. Po takim leczeniu można normalnie zajść w ciążę, tą ciążę donosić i urodzić dziecko. Kolejnym badaniem, które powinno być wykonane u każdej pacjentki, jest badanie USG ginekologiczne, podczas którego ocenia się, czy takie narządy jak macica czy jajniki są prawidłowo zbudowane. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości badanie USG jest świetnym badaniem umożliwiającym monitorowanie danej nieprawidłowości, co pozwala nam precyzyjnie ustalić moment, w którym musimy skierować pacjentkę do ewentualnego leczenia operacyjnego. I trzecie badanie, bardzo, bardzo ważne, jest to badanie USG piersi. Mianowicie zanim dojdzie do choroby nowotworowej piersi, możemy wykryć różnego rodzaju stany przednowotworowe, a także nowotwór na wczesnym etapie. Wdrożenie leczenia na wczesnym etapie powoduje, że choroba jest całkowicie wyleczalna, a efekt estetyczny takiego leczenia absolutnie nie zaburza symetrii i wyglądu piersi. Tak więc, drogie panie, widzicie panie, że profilaktyka jest rzeczą bardzo ważną. Zapraszamy przynajmniej raz do roku na wizytę kontrolną, na wizytę ginekologiczną. Dziękuję.